Witam ponownie na moim kanale. Dzisiaj pokażę Wam, jak robią w Instant Pot typowo amerykańską potrawę macaroni and cheese, inaczej zwana jako mac and cheese. Robi się ekspresowo, bardzo dobrze smakuje. Jeżeli kiedykolwiek kupowaliście te takie gotowe ze sklepu, z torebki albo z pudełka, obiecuję Wam, że jak zrobicie pierwszy raz w domu, tak już nigdy nie kupicie. Można jeść na wiele różnych sposobów, można jeść takie prosto zrobione z garnka, jak również po prostu podsypać serem i zapiec, tak jak ja Wam tutaj właśnie teraz pokazuję. Zostańcie ze mną do końca, to Wam podpowiem, co jeszcze tutaj można na wierzch posypać, żeby bardzo dobrze smakowało. I jak zwykle zaczynam od moich produktów. Do tego przepisu możecie użyć obojętnie, jaki makaron macie w domu. Ja będę korzystała z takiego, to są takie rureczki poskręcane. Tu w Stanach się nazywa ten makaron elbows, czyli tak jakby łokieć. Także jedna taka cała baksa. Do tego przepisu polecają korzystać z wywarów, nie z wody. Także ja będę korzystała z wywaru drobiowego, również może być to wywar warzywny. I przyprawy. Czosnek w pudrze, cebula w pudrze, musztarda w pudrze i sól. I oczywiście sery. Ja będę korzystała z ostrego sera cheddar i sera szwajcarskiego, czyli Swiss cheese. Bardzo ważne, żeby ser zetrzeć samemu. Mleko potrzeba tylko pół szklanki. Będę korzystała z mleka odparowanego, również może być to zwykłe mleko. Śmietana kwaśna, dwie łyżki i ser. Jeszcze dodam, że mam w lodówce parmezan i mozzarella, nie kupowałam w kawałku, także tutaj dosłownie garstkę dodam takiego z torebki. I mam uszykowaną tarkę i miarki do odmierzenia sera i mleka. Korzystam z mojego 6-quart Instant Pot, wrzucam do niego całe opakowanie takiego makaronu, około 450 gram, 4 szklanki. Teraz wlewam całe opakowanie takiego wywaru drobiowego. Tak jak mówiłam wcześniej, może być to wywar warzywny. Nie polecają tutaj korzystać z wody, ponieważ chcecie, żeby ten makaron miał taki dobry posmak i jednak ugotowany na wywarze będzie lepiej smakował. Także mam tutaj 4 szklanki makaronu na 4 szklanki wywaru. Teraz podsypię jedną małą łyżeczkę soli, pół łyżeczki startej musztardy. Musztarda tutaj naprawdę doda super smak. Zobaczycie, jak ugotujecie, jak bardzo dobrze smakuje z makaronem. Pół łyżeczki cebuli w pudrze. Pół łyżeczki czosnku w pudrze. I powiem Wam, że niektórzy też dają paprykę, także jeżeli chcecie, to możecie też dodać pół łyżeczki papryki. Teraz to wszystko dobrze zamieszam, żeby ten makaron po prostu nie był taki posklejany, ale trzeba się upewnić, żeby makaron był cały zamoczony tutaj w tym wywarze. I to wszystko. Zamykam. Także ten przepis się składa z dwóch części: ugotowania makaronu i później dodania sera. Oczywiście ustawiam zaworek w pozycji sealing, żeby zebrało się ciśnienie i ustawiam Instant Pot na opcji manualnej. W innych może być to opcja pressure cook tylko na 4 minuty. Jak zawsze zgasiłam światło, żeby tutaj ten numerek lepiej widać było na tym wyświetlaczu. Teraz Instant Pot będzie zbierał ciśnienie. W międzyczasie zetrę sobie te moje dwa sery na tarce na grubych oczkach. Bardzo polecam kupić ser w kostce i zetrzeć samemu. Naprawdę jest bardzo duża różnica i przede wszystkim ser łatwiej się rozpuści. Teraz zetrę dwie szklanki ostrego sera cheddar i odmierzę sobie, wrzucę tutaj do miski, a później ser szwajcarski, czyli Swiss cheese, tylko jedną szklankę. Także dwie szklanki będę dawała sera cheddar i jedną szklankę sera szwajcarskiego. Do tego przepisu makaron z serem można korzystać z różnego rodzaju sera. Możecie użyć zamiast szwajcarskiego mozzarella, tylko też również proponuję tutaj samemu go zetrzeć. Jest mnóstwo przepisów na internecie na ten makaron. Jedni dają więcej mleka, żeby ten makaron był bardziej taki luźniejszy i wodnisty. Inni robią tak jak ja. Także podejrzewam, że zejdzie Wam co najmniej 2-3 razy, jak zrobicie samemu ten przepis, żeby po prostu wybrać, jak najlepiej lubicie. Czyli te dwa sery były moje podstawowe, a że miałam w lodówce ser parmezan i mozzarella już starty, to dosłownie po małej garstce również dodam.
Do tego przepisu bardzo dużo osób poleca właśnie mleko takie odparowane, to jest evaporated milk po angielsku, 2%. Jeżeli Wy nie macie takiego, to jak najbardziej możecie użyć mleka pełnego albo 2%. Ja będę tylko dodawała pół szklanki takiego mleka, jeżeli uważacie, że ten makaron będzie dla Was jeszcze za gęsty i chcecie bardziej mokry, to jak najbardziej możecie dodać więcej. Ja korzystam z takich miarek, to są odmierzone 1/2 cup, czyli pół szklanki. Kwaśna śmietana, dodam 2 takie czubate łyżki stołowe. Ciśnienie się zebrało, teraz garnek będzie odliczał do dołu. Po skończeniu wyskoczy 00, tak pokazuje w moim modelu. Robię od razu szybkie odparowanie, czyli quick release. Sama otwieram zaworek po skończeniu. Jak ciśnienie odparuje, bezpiecznie można otworzyć przykrywę. I spójrzcie, jak ten makaron jest pięknie ugotowany. Nic nie posklejane, zaraz Wam tutaj pokażę. Jest to idealny sposób na gotowanie makaronu. Kilka osób już mi się tutaj na YouTube pytało, jak ugotować sam makaron, więc proszę bardzo, tak można właśnie ugotować 1 szklanka makaronu na 1 szklankę wody albo wywaru. Spójrzcie, nieposklejany, pięknie sypki, nic się tutaj z nim nie stało, nie rozgotował się, 4 minuty idealnie. Teraz wgleję pół szklanki odparowanego mleka. Może być to zwykłe mleko. Dobrze zamieszam i teraz będę dodawała po trochu sera, który starłam wcześniej, czyli 2 szklanki sera ostrego cheddar i 1 szklanka szwajcarskiego sera, czyli Swiss cheese. Ser się nie rozpuści w zimnym makaronie, także garnek mam cały czas włączony na opcję keep warm, czyli trzymaj ciepło. Jeżeli wyłączyliście wcześniej garnek, to po prostu włączcie z powrotem i możecie nawet na niskim podsmażaniu, czyli na tej opcji saute, tam można ustawić na low albo high, tak, albo medium, także tutaj, żebyście po prostu cały czas mieszali, żeby ten ser nie spadł na dno garnka i tam się nie poprzypalał i poprzylepiał. Także cały czas trzeba mieszać. Wiele osób do tego przepisu daje również masło. Podejrzewam, że jak dajesz masło, to już nie dajesz śmietany. To jest mój przepis. Proponuję, wypróbujcie po mojemu, a następnym razem zastąpcie sobie śmietanę masłem i po prostu zobaczycie, która wersja Wam lepiej smakuje. Teraz dodam 2 malutkie garstki sera parmezan i 1 mozzarella, tak po prostu tylko, żeby zmiksować tutaj te smaki. Nie trzeba, można tylko zrobić z tych 2 serów podstawowych moich i ponownie dobrze wymieszam. I na sam koniec, jak ser się dobrze rozpuści, dodaję 2 czubate łyżki śmietany kwaśnej. I ponownie dobrze wymieszam. O wow, zobaczcie, jak ten makaron jest fajnie taki kremowy, nie jest za rzadki, ale również nie jest za gęsty. Jeżeli uważacie, że jest jeszcze za gęsty, to jak najbardziej możecie dodać jeszcze 1 łyżkę albo śmietany, albo troszeczkę mleka. Moim zdaniem dla nas taki jest idealny. Mieszkam w Stanach ponad 20 lat i powiem Wam, że naprawdę bardzo rzadko robię ten makaron. No ale teraz jak tak łatwo można zrobić go w Instant Pot, to może będę robiła częściej. Tym bardziej, że młodszy syn uwielbia i czasami jak idziemy właśnie do restauracji, to sobie tam zamawia. Spójrzcie, super wygląda ten ser w tym makaronie. Nie jest za rzadki, nie jest za gęsty. Oczywiście posmakujcie, żeby zobaczyć, czy nie trzeba więcej tutaj podsypać soli. Dla mnie jest idealny. Ten makaron już jest idealny do podawania, także proponuję od razu jeść prosto z garnka i ciepły przede wszystkim, bo pamiętajcie, że jak ser ostygnie, to on zrobi się twardy i ten makaron będzie taki zbity. Drugą opcją, którą możecie podawać ten ser, to słuchajcie, jeżeli macie Instant Pot, Instant Pot Crisp Ninja Fuji. Możecie wziąć teraz ser, posypać tutaj w środku w garnku na wierzch i po prostu założyć tą przykrywę do przypiekania i przypiec ser tutaj w środku w garnku. Nie musicie wykładać tego makaronu do innego naczynia, żeby zapiec ser w piekarniku albo w małym piecyku.
Także bardzo polecam, jeżeli macie Instant Pot Crisp albo taką Air Fryer Lid jak ja, albo nawet Ninja Fuji, to wszystko może być zrobione w jednym garnku. Tak to wygląda. Ja akurat mam taką pokrywę, która przychodzi osobno, nie kupiłam jej razem z tym moim garnkiem, jest to osobny zakup, ale teraz robią te Instant Pot już z tą pokrywą, także jeżeli ktoś chce i wystarczy na opcji Bake albo Brojo, podpiec taki ser i gotowe. Ja teraz sobie odłożę troszeczkę takiego samego makaronu bez zapiekania sera, żeby po prostu na drugi dzień móc sobie zapiec ser na świeżo. Bo naprawdę sporo wychodzi tego makaronu, ale Wam pokażę jak ja robię. Ja nie będę robiła tą przykrywą, tylko po prostu sobie włożę do takiego naczynia, które jest bezpieczne do włożenia do piekarnika, wyłożę i posypię serem i zapiekę. Wy oczywiście nie musicie tak robić, ja tylko robię tak, po prostu chcę Wam pokazać, że jeżeli nie macie takiej przykrywy, to nic nie szkodzi i wystarczy włożyć do piekarnika. A dla tych, którzy nie liczą kalorii i lubią dobrze zjeść, bardzo polecam teraz posypać ten makaron jeszcze pokrojonym boczkiem, wcześniej podsmażonym oczywiście, na maśle podsmażyć bułkę tartą i na wierzchu jeszcze posypać pokrojonym szczypiorkiem. Smakuje wyśmienicie. Uwierzcie mi, że jak spróbujecie, to powiecie, że miałam rację. Czyli tak, boczek, bułka tarta podsmażona na maśle i szczypiorek. A tak wygląda mój makaron zapieczony w piecu. Trzymałam około 5-6 minut. Najpierw ustawiłam na 400 Fahrenheita na normalne pieczenie, a później przestawiłam na opcję Brojo, czyli podpiekanie z góry, bo chciałam, żeby ten ser właśnie tak mi się tutaj fajnie przypiekł, żeby się zarumienił i spójrzcie, jak pięknie się prezentuje. W Polsce mama podawała mi makaron z białym serem, który uwielbiam do dzisiaj, a w Ameryce nauczyłam się jeść mac and cheese, czyli makaron z żółtym serem. Mam nadzieję, że wypróbujecie, a jak zrobicie, dodajcie mi komentarz na YouTube, bo będę ciekawa, jak Wam smakowało. Jeżeli macie ochotę, możecie podzielić się Waszymi przepisami, bardzo chętnie poczytam. Jeżeli kupowaliście taki mac and cheese w sklepie gotowy, to mam nadzieję, że już tego więcej nie zrobicie, bo naprawdę robi się błyskawicznie. Przepis jest zatwierdzony przez mojego młodszego syna, który uwielbia ten makaron. I jak zawsze subskrybuj mój kanał i polub mój filmik i nie zapomnij nacisnąć dzwoneczka, żebyście dostawali powiadomienia o nowych filmikach.